Mówiliśmy już o akcji zakładu karnego w Zarembie, który zorganizował szycie przez więźniów maseczek ochronnych przed koronawirusem. Pierwszym adresatem gotowych już masek był szpital jednoimienny w Bolesławcu, do którego trafiło z Zaręby 1000 tych akcesoriów. Mam nadzieję, że nie jest to pierwsza akcja, pierwsze przekazanie, że jeszcze będziemy w stanie pomóc tutaj tym służbom naszym i przekazać kolejną partię. Póki co jednak kolejną partię uszytych masek zakład w Zarębie przekazał też innym potrzebującym. I tak we czwartek trafiły one do Siekierczyna na ręce wójta gminy oraz do Domu Kultury w Bogatyni. Zakład karny w Zarębie to jeden z wielu zakładów w całej Polsce, które włączyły się w taką pomoc. Aktualnie w służbie więziennej jest taka sytuacja, że bardzo dużo zakładów karnych i aresztów przyłączyło się do tej akcji. Jest to taka ogólnopolska akcja służby więziennej i Ministerstwa Sprawiedliwości pod tytułem Resort Sprawiedliwości pomaga. Więc nie tylko tutaj na tym poziomie lokalnym, ale cała Polska, bardzo dużo skazanych we wszystkich zakładach karnych tak naprawdę przyłączyło się do tej idei szycia maseczek, no i starają się pomóc tym lokalnym służbom medycznym, innym instytucjom, innym osobom również fizycznym w urzędach i tak dalej, tam gdzie jest potrzeba zaspokojenia i przekazania tych maseczek. W Zarębie cała akcja stała się możliwa dzięki wielu ludziom oraz instytucjom, które wsparły ten pomysł bolesławianki Bożeny Citlak. Trzeba tu wspomnieć, że ta produkcja ruszyła tam od zera. Pomocni ludzie dostarczyli do zakładu wszystko, od maszyn do szycia, po materiał i akcesoria krawieckie.